Dla wielu z nas, którzy próbują żyć z Bogiem na serio i nie żartują sobie z relacji do Pana Boga, ale zupełnie z największym szacunkiem i czcią podchodzą do Jezusa, Pan Bóg też zarezerwował pewną, pewną drogę, pewien etap, który wcale nie jest łatwy. Każde dobro jest narażone na, pewien, na pewną próbę. Również my, kiedy zbliżamy się do nawrócenia, Takiego prawdziwego nawrócenia z całego serca do Boga napotykamy pewien opór, ale te trudności nie rozwiąże się przez to, że będziemy tego unikać. Wielu chrześcijan, kiedy wchodzi na drogę nawrócenia, kiedy zbliża się do Boga, najpierw jest przez Boga umacniany przez wielkie łaski, przez przyjemność na modlitwie, przez zapał do czytania Słowa Bożego, przez taką komunikatywność, przez to, że człowiek łatwo chwyta kontakt z drugim człowiekiem, łatwo się modli, łatwo rozmawia, nawraca innych nawet. I to trwa jakiś tam czas, rok czy dwa, a później niestety przychodzi taki moment, kiedy Bóg sprawdza człowieka. Przychodzą inne znaki, przychodzi pewien ucisk. Przychodzi takie odrzucenie, jak przeżył Paweł i Barnaba w Antiochii. Przychodzi coś trudnego. I wtedy wielu ludzi cofa się, bo myśli, że jest z nimi gorzej. A wcale tak nie jest. Taki ucisk przeżywali najwięksi święci i jego znaki są sygnałami, że Bóg serio pragnie nas zbawić i zagwarantować nam zbawienie jeszcze przed śmiercią. Wielu bowiem ludzi odkłada nawrócenie, boi się zbliżać do Słowa Bożego, wejść na drogę wiernej modlitwy. Czekają jakby na ostatnią szansę, na tą ostatnią deskę ratunką, jaką jest czyściec, ale nie warto na to czekać, bo ta deska jest bardzo śliska. Może wylecieć złak z dłoni. Nie warto czekać na to, że gdzieś tam po śmierci dopiero się ureguluje kontakt z Panem Bogiem. Lepiej to zrobić przed śmiercią. Bo czyściec z tym się różni tylko od piekła, że mija, a tak naprawdę potrafi być cierpieni. Pan Bóg chce nam dać jeszcze przed śmiercią gwarancję, dlatego robi wszystko, co może, żeby nas ym, zaczepić w życiu, żeby nas przyciągnąć do siebie, żeby nas zbliżyć jeszcze przed śmiercią, żeby śmierć nie była. Bezdenną rozpaczą dla człowieka, żeby nie była lękiem, przed którym uciekamy. Żeby śmierć dla nas była ulgą. Żeby śmierć dla nas była przejściem, a nie rozpaczą. Bóg robi co może, inicjuje różne sytuacje, ewangelizuje, posuwa ludzi, stwarza różne sytuacje, czasem nawet bardzo dramatyczne, byleby tylko człowieka przyciągnąć do siebie. Bo chce nam dać gwarancję jeszcze przed śmiercią, że On daje nam zbawienie. Ta gwarancja, czy wiara, ona w nas się może obudzić tylko wtedy, kiedy mamy bardzo bliską relację do Boga. Jeśli jej nie ma, nie jesteśmy pewni i Boga, i siebie, i tego wszystkiego, co może się stać później. To jest bardzo niebezpieczny moment dla duszy człowieka. Natomiast ci, którzy jeszcze na tym świecie oddają się Jezusowi, wchodzą na drogę wiernego korzystania z sakramentów, czy wiernej modlitwy, oraz wiernie dzielą się Słowem Bożym, czy jeszcze wchodzą na drogę jakiejś wspólnotowej modlitwy. Oni na pierwszym etapie, jak powiedziałem, są najpierw umacniani wewnętrznymi radościami z modlitwy czy z Biblii, pociąga ich przebywanie z Bogiem, czują to. I w tym, w tym czują również niebywałą przyjemność, gdyż Bóg daje im to, syci ich naprawdę przyjemnością przebywania z Nim. Daje im poznać, jak on wielką jest przyjemnością dla człowieka być z Bogiem. To jest naprawdę przyjemność nieporównywalna do żadnej, która istnieje na Ziemi. Ale w pewnym momencie wprowadza ich na wyższy etap, na wyższe piętro. Daje im inny stopień wiary, etap, etap duchowego ucisku. I tu niestety zostają tylko ci, którzy naprawdę chcą być z Bogiem, a nie ci, którzy coś chcą mieć od Boga. Apostołowie w Antiochi Pizydyjskiej yy, najpierw cieszyli się ogromnym powodzeniem. Najpierw mieli ten etap pociechy, umacniania, radości z tego, że są blisko Boga, że są pobożni, że się modlą. To było dla nich źródłem radości. Ale jeszcze nie wiedzieli, czy bardziej się liczy radość, czy Pan Bóg. Kiedy, przyszła, yy, kiedy przyszło oczyszczenie, cierpienie, dopiero wtedy mogło wyjść naprawdę z nich to, co się nazywa wiernością. Najpierw więc przeżywamy taki triumf w naszej wierze, później przychodzi oczyszczenie. Oni umieli być z Jezusem w triumfie i w hańbie. Jak jest z nami, dopiero wtedy okazujemy się przyjaciółmi Boga, takimi owcami naszego pasterza, kiedy przychodzi trudny moment, a my nie odchodzimy od niego. Ten drugi etap jest zarezerwowany tylko tym, którzy po śmierci nie będą musieli przechodzić czyśćcem. Jeśli przerobią go tutaj, to naprawdę jest to lżejsze niż to, co można przejść po śmierci. W tym drugim etapie, etapie oczyszczenia, Bóg... Yy, Pokazuje człowiekowi prawdę. Prawdę o człowieku. Prawdę o człowieku. Najpierw w pierwszym etapie pokazuje prawdę o sobie, kim ja jestem dla ciebie. Ja Pan Bóg. I człowiek mówi od razu, przyjemnością. A w drugim etapie mówi: a teraz zobacz, kim ty jesteś dla mnie. I człowiek poznaje prawdę o sobie. To jest wstrząs, bo widzi, że tam jest pustka, że tam jest tylko rozpacz, że tam jest tylko pożądanie, pycha, głupota. Nic tam nie ma w tym człowieku. I wielu chrześcijan się wtedy cofa przed Bogiem, nie chce iść do przodu. Uciekają ze wspólnot modlitewnych, uciekają ze wspólnot zakonnych, uciekają z małżeństwa, uciekają z kościołów, uciekają od modlitwy, uciekają przed sakramentem, przed wszystkim uciekają. Chcą uniknąć tego, uniknąć tej prawdy o sobie, a ona jest nieunikniona: albo się przeżyje przed śmiercią, albo po. Są również i tacy, którzy zostają. I wtedy oni mają takie pewne oznaki tego etapu, etapu ucisku duchowego, wewnętrznego, takie oczyszczenia. I ten, ten etap jest sygnałem, że nawrócenie zaczyna się naprawdę w tym człowieku. I że ktoś już wszedł na trochę wyższy etap życia duchowego. Takimi sygnałami oczyszczenia są to hmm. na przykład takie znaki, że człowiek przeżywa pewne ciemności i zwątpienia. W modlitwie, w wierze, że zaczynają się pytania, a nie ma odpowiedzi. Że zaczyna być głębszy, że już nie może włożyć tej sukienki z pierwszej komunii świętej, że już nie może myśleć na sposób dziecięcy o Bozi i o Paciorku, tylko że coś się zaczyna poważniejszego dziać w niej, że Biblia budzi w nim pewne problemy, że Kościół w nim budzi pewne pytania, że modlitwa zaczyna być pewnym problemem. Pojawiają się zniechęcenia, niechęć do modlitwy, niechęć do realizowania drogi nawrócenia, nawet niechęć do życia może się pojawić, niechęć do służenia innym. Wreszcie brak pocieszenia. W dziełach bożych. Wiele modlitw zaczyna być nudnych. Czytanie, rozmyślanie nad słowem bożym zaczyna być nie do przyjęcia. Sakramenty wręcz odpychają. Wszystko wydaje się być pozbawione obecności bożej, także człowiek się zaczyna zastanawiać, czy w ogóle Pan Bóg istnieje. Pojawia się w takim człowieku też oznaka izolowania się od innych, odpycha nas od ludzi, przy czym wcale nie jest nam lżej, kiedy odchodzimy od ludzi. Czujemy się samotni. Kiedy odchodzimy od ludzi, a kiedy jesteśmy z ludźmi, też nie możemy z nimi wytrzymać. Coś się dziwnego zaczyna z nami dziać. To jest taki moment, w którym człowiek może poznać, kim naprawdę jest, czego chce od życie. Wreszcie pojawia się jeszcze taki sygnał, przekonanie, że się cofamy w rozwoju. Mówimy, jest gorzej niż było. Bo jakieś tam dwa lata czy trzy lata modlę się już na serio, jestem w jakichś sakramentach może, modlę się w jakiejś wspólnocie i nagle coś zaczyna się psuć. Jest gorzej niż było, wtedy człowiek mówi. Jest to oznaka, że. Jest na wyższym poziomie ten człowiek niż był poprzedni, bo już zaczyna poznawać siebie. Mogą nawet powrócić stare nałogi, jakieś stare grzechy, jakieś stare przywiązania, bo tak naprawdę nigdy z nich się człowiek nie nawrócił, tylko po prostu je wyparł z siebie albo zatarł ślady po sobie. Pojawia się zazdrość, zazdrość i porównywanie się z innymi osobami, zazdroszczenie łaski innym osobom. Bo zaczynamy się porównywać, pojawia się demon porównywania, a ktoś jest lepszy ode mnie, albo ktoś jest gorszy ode mnie, człowiek nie może sobie poradzić z tym demonem porównania. Yy, zaczynamy mieć takie potrzeby, jak Tomasz, Zakwinu, jak Tomasz yy, ten niewierny, który chciał dotknąć Jezusa, nie widział go, chciał dotknąć. I pamiętacie, kiedy dotknął Jezusa, Jezus mu powiedział: Straciłeś na wierze, straciłeś szansę na wielką wiarę, bo błogosławieni ci, którzy nie widzieli, a wierzyli, a ty zobaczyłeś, dotknąłeś i co teraz masz? Nie masz zasługi wiary teraz. I wreszcie bardzo trudny znak tego etapu to jest rewelacja niepogodzenia ze sobą, że człowiek na tym etapie życia duchowego nagle poznaje, że tak naprawdę nie jest zgodzony ze sobą, i że siebie nie lubi, że nie może siebie znieść, że się karci o byle co, że nie może siebie znieść w zachowaniach, że jak mu coś tylko nie wyjdzie, od razu siebie potępia. I takie objawienie widzą tylko ci, którzy postępują do przodu. Inni takiego objawienia mogą nie mieć. Mogą widzieć, że tylko życie ich jest pełne nieszczęść, ale nie widzą tego, że są niepogodzeni ze sobą, nie widzą przyczyny. Natomiast ktoś, kto postępuje w tym etapie życia duchowego do przodu, on wie skąd się to bierze, że pojawiają się jakieś cierpienia w życiu. On wie, zna tą przyczynę, jaką. Jestem niezgodzony ze sobą. Jestem niezgodzony z tym, jak wyglądam, jestem niezgodzony z tym, ile ważę, jestem niezgodzony z tym, jakie mam oczy, jestem niezgodzony z tym, że jestem fajtłapą życiową, jestem niezgodzony z tym, że jestem nie dojdą, że mnie wyrzucono ze szkoły, że mnie tam nikt mnie nie pocałował, albo że chłopcy się za mną nie oglądają, czy dziewczyny, jestem niepogodzony z tym, że jestem tłumok itd. i tak dalej. Maria, różne rzeczy, jest niepogodzony ze wszystkim, jest niepogodzony, że się nie modlę tak jak inni, i jeszcze cała litanie niepogodzeń. to wszystko wychodzi, człowiek to widzi. To jest. Dar Ducha Świętego, że Bóg pokazuje człowiekowi, zobacz, w jakiej kondycji ty jesteś wewnętrzny, zobacz, kim ty jesteś, że nie zgadzasz się na siebie, że nie zgadzasz się na to, że nie jesteś idealny. Człowiekowi jest trudno przyjąć tą oznakę, ale trzeba wiedzieć, że taki znak jest znakiem, że się idzie raczej do przodu niż do tyłu. Rodzi się wtedy bunt, opór. Człowiek nie może przyjąć tego poznania, Człowiek nie może przyjąć tej prawdy o sobie. Budzą się wstyd. Złość, lęk. Przypomina Pan Bóg im to, co najbardziej ukryli w swojej przeszłości, czego się bali, czego się wstydzili. To wszystko wyłazi na wierzch śni im się po nocach. Przypomina im się to. Coś co już próbowali gdzieś tam zakneblować, zakryć, zacementować, uciec przed tym, a to niestety to wszystko wybala, tak jak Jezus, który przyszedł do świątyni, wszystko wyrzucał, tak Duch Święty wchodzi wtedy do wnętrza i wyrzuca to, czego człowiek się bał, wstydził, lękał. To jest wielki moment kompromitacji. Ale to jest bardzo prawdziwe i oczyszczające, bo jeśli się dobrze przeżyje taki moment, człowiek ma naprawdę wielki pokój, jeśli się zgodzi człowiek na tą wersję ciemną, na tą ciemną stronę księżyca, która jest tam z tyłu, jeśli się na to zgodzimy, to naprawdę wielki pokój przychodzi do serca. To jest wielka łaska, jeśli człowiek to widzi. I wreszcie Pan Bóg wprowadza człowieka też w uświadomienie bardzo często się to zdarza takiego ogrążenia, życiowego, może nazwie to nawet pewną depresją życiową. I Niektórzy ludzie mają takie objawienie, że tak naprawdę to nie żyją w pewnym przygnębieniu życiowym, chociaż nie zdawali sobie do tej pory z tego sprawy. I wypłynięcie na powierzchnię naszej świadomości takiej depresji życiowej jest wielkim wstrząsem dla człowieka, nie mam na myśli takiej wprost depresji jakiejś endogennej czy jakiejś innej, tylko takiej depresji, która jest taką sytuacyjną, życiową, egzystencjalną, kiedy człowiek żyje w Stanach takich przygnębiających. Wielu ludzi żyje w ogóle wprost w depresji. nie więcej co ósmy, co dziesiąty człowiek. Ale, w, przynajmniej w naszym kraju. Yy, natomiast, stany, kiedy człowiek żyje w przygnębieniu, są o wiele częstsze niż nam się może wydawać. Tylko my to po prostu spychamy tam gdzieś do kosza, do śmietnika, do wnętrza. I dopiero Duch Święty to pokazuje, mój zobacz człowieku. Ty tak naprawdę jesteś niezadowolony ze swojego życia. Żyjesz w poczuciu klęski życiowej. Yy, tak naprawdę jesteś niezadowolony. I człowiek wtedy ma bardzo trudny moment. Duch Święty najpierw więc chce człowiekowi pokazać prawdę na tym etapie, aby człowiek pojął, że sam z siebie nic nie może poprawić. Te wszystkie znaki, które wymieniłem, one sprawiają, że człowiek się czuje bezsilny i bezradny. I to jest wielka łaska. Dlaczego? Bo się czuje wtedy człowiek prawdziwy. Wszystkie inne rzeczy, które człowiek może sobie wmawiać w życiu, to iluzja. Tak naprawdę wszyscy jesteśmy bezsilni i bezradni. Nic nie możemy. Jezus to wprost powiedział apostołom prosto w oczy bez mnie nic nie możecie. A to były chłopy, olbrzymie, po metr osiemdziesiąt, kulturyści, borybacy od początku. Mówią, bez mnie nic nie możecie. Takie objawienie słabości. Duch Święty chce człowiekowi pokazać prawdę. Dlaczego? Prawdę o tej słabości. Nie dlatego, żeby pogrążyć tego człowieka. Tylko dlatego, żeby go wydobyć z tego pogrążenia. Dlaczego? Aby człowiek pojął, że sam z siebie nic nie może poradzić, lecz że potrzebuje zbawiciela i że on dla siebie nie jest zbawicielem. A niestety większość z nas nie, nie myśli w ten sposób. Nam jest Jezus potrzebny jako breloczek do życia. Ale doznać takiego wstrząsu, że bez Boga nie mogę nic zrobić, to wielka łaska. To wielkie uprawdzenie życia. Bóg ryzykuje, z takim poznaniem tylko wobec niektórych osób, kiedy im pokazuje bezdenną słabość i mówi, a teraz zobacz, kto może ci pomóc? No to on była wuj, kuj, wujek pokazuje znaczący sygnał. Ciotko, ciotka pokazuje znaczący sygnał. Mamo, mama mówi, nie mogę. Tata, nie może. No więc kto? To może Panie Boże? Najpierw nieśmiało, trochę lekceważenie, może Ty, Panie Boże, pomożesz, ale jak nie pomaga, uczy też szacunku. Pewnego dnia Czek z prawdziwym szacunkiem woła. Boże, zlituj się! Wtedy Pan Bóg pomaga. To jest prawdziwe wołanie. I to jest prawdziwy moment w Twoim życiu, kiedy zawołasz z prawdziwą skruchą i z lękiem o siebie, widząc przed sobą ścianę bezsilności i bezradności. Zawołasz, Boże, naprawdę nie mogę nic zrobić już. I On mówi właśnie: Tak było od początku z Tobą, tylko dopiero teraz to widzisz. Bez tego rozpaczliwego poznania, bezsilności i bezradności, nie za bardzo wiemy, po co nam jest potrzebny Pan Bóg. Jest on raczej nam kulą u nogi. Przyznajmy się szczerze: dla wielu ludzi kościół, modlitwa, sakramenty, wreszcie sam Pan Bóg, a już nie mówiąc o Biblii czy wspólnocie, to jest po prostu ciężar. Dopiero kiedy przychodzi prawdziwy ciężar, wtedy człowiek sobie przypomina, kto może pomóc, czyli kto jest Zbawicielem. Zbawicielem z mojej sytuacji życiowej, zbawicielem z mojej depresji życiowej, zbawicielem z tego, że stało się tak a inaczej. Kto Bóg? I wtedy jesteś prawdziwy. I dlatego Pan Bóg swoim wybranym dzieciom funduje taki etap, taką turystykę duchową. I kiedy przychodzi na nas taki etap i takie znaki się pojawiają, nie bójmy się tego. Lecz podejmijmy ten etap z odwagą, bo on doprowadzi nas do czegoś więcej. Do czego? Po tym etapie przychodzi droga oświecenia, droga, droga ulgi Bożej, Bożej, ulgi w sercu, kiedy człowiek już przestaje lękać się, wstydzić, bać się, nie akceptować, złościć się na siebie, jest naprawdę inaczej wtedy. O wiele lepiej jest przyjąć tą prawdę o swojej sytuacji, jaka ona jest naprawdę teraz, przed śmiercią, niż łudzić się, że jest dobrze. I czekać na tą śmierć. Właśnie wybranym duszom, które postanowiły żyć wiernie w Bogu, Pan daje poznać, co jest ich krzyżem, co jest ich słabością, co jest ich murem bezsilności, bezradności, aby zawołały zupełnie prawdziwie: Boże, ratuj! Co ich niszczy, co ich przygniata, nad czym nie mają w ogóle panowania, aby mogli zrozumieć, kto jest ich panem. Takie poznanie własnej bezsilności. Niepokonalnego cierpienia już nie pozostawia żadnych wątpliwości człowiekowi, że bez Jezusa nic nie mogą uczynić. Co robić w takim drugim etapie życia? Trwać. Co jednak pozwala wytrwać? Słowo Boże. Gdy jesteś strapiony i żyjesz w ucisku duchowym, miotają cię wątpliwości, wystarczy słowo. Chociażby to z dzisiejszej Ewangelii, moje owce słuchają mojego głosu, a ja znam je. Idą one za mną, i ja daję im życie wieczne. Ja one sobie biorą, tylko ja im daję życie wieczne. Nie zginą one na wieki. Nikt ich nie wyrwie z mojej ręki. Zobaczcie, jaki ładunek nadziei jest w tym sformułowaniu. Nie zginą one na wieki. Nikt ich nie wyrwie z mojej ręki. Kiedy mąż mówi do żony, nigdy ci nie puszczę z moich ramion. Kiedy ojciec mówi do dziecka, w moich ramionach zawsze możesz się czuć bezpieczny. To człowiek, człowiekowi dając taki gest, Daje mu bardzo dużo. I ktoś, kto jest odbiorcą takiego gestu, czuje się naprawdę szczęśliwy. Znam wielu ludzi, którzy całe życie szukają takiego gestu, żeby ktoś ich ogarnął i powiedział: Jesteś tu przy mnie, przy moim sercu. Ale kiedy Bóg daje taki gest, to naprawdę jest to nieskończona nadzieja i nieskończone poczucie bezpieczeństwa. Nikt ci nie może tego dać. To jest lekarstwo słowa. Nie budujmy swego życia w oparciu jednak jedynie o ludzi, czy też o ludzkie słowo. To jest dość zawodne. Oparcie jest tylko w Bożym Słowie i w Bogu. Na wszelki ból potrzebuje człowiek lekarstwo. A jeśli ból trwa, trzeba je zażywać ponownie. A gdy jeszcze nie mija cierpienie, jeszcze raz trzeba przyjąć lekarstwo, a ból może ustąpi. Dotąd człowiek zażywa lekarstwo, aż ból ustąpi. I tak jest właśnie ze Słowem Bożym. Gdy cierpisz, sięgnisz do Słowa Bożego. Jeśli jeszcze nie minął ból, sięgnij jeszcze raz. Jeśli jeszcze nie minął ból, jeszcze raz. Słowo Boże przezwycięża każde cierpienie. Bo Słowo Boże nadaje sens każdemu cierpieniu. A nadanie czemuś sensu sprawia, że coś staje się do zniesienia. Czego najbardziej się człowiek boi? Tego, czego nie rozumie. Czego najbardziej się lękamy? Tego, co może przyjść. Tego, czego nie możemy nazwać. To, co może stać się jutro, jest niezrozumiałe, jest nienazwane i dlatego najbardziej się tego boimy. Czy boisz się tego, co było w przeszłości? Już mniej. Dlaczego? Bo już potrafisz to nazwać. Najbardziej przeraża nas przyszłość. Tu jest największy ładunek leń. Ale kiedy człowiek coś nazywa, już zupełnie inaczej do tego podchodzi i Bóg daje nam taki słownik do nazywania tego, czego człowiek nie może znieść. Nazywa się on Biblia. Karty Biblii są jak namiot, które Bóg przykłada nad zagubioną duszą. Gdy czytasz i przyjmujesz sercem, choćbyś był bardzo zmiażdżony przez życie, poczujesz pomoc, a każde Twoje pragnienie zostanie wypełnione kojącą obecnością Ducha Świętego, choćby pozostało niespełnione nawet. Biblia, jak namiot schroni się w cieniu swojej mądrości, przed żarem niszczącym cierpieniem. Na pastwiskach kart Biblii. Sam Jezus pasie mądrością duszę, które tak czytają każde słowo, jak owca, która posila się trawą. Tu człowiek nie zgłodnieje, tu są źródła życia, tu człowiek ożywa, choćby przed chwilą był zamierający. Każda łza zostaje delikatnie otarta, każde cierpienie jest uleczone, gdy całym sercem czytasz to słowo. To słowo Ciebie zbawiło, to słowo jest dla Ciebie, to słowo jest po to, żeby zrozumiał swoje życie. Amen.